Moi drodzy, w Mazowieckim ferie już się kończą, ale dzięki temu nie muszę nikogo uczyć religii. Udało mi się wyskoczyć w górki. Trochę się bałem iść tam sam, ale to było ważne, żeby skonfrontować się z pewnymi pytaniami i przestać przed nimi uciekać. Wszedłem na zawrat, trochę pochodziłem w stronę Giewontu, tam nas, niestety nas góra pokonała. Środek nocy. Tatry, nie ma nikogo na szlaku. Od jednego schroniska do drugiego bardzo daleko. Niedźwiedź chyba w nocy nie chodzi, ale wilki może. Z jakichś powodów mi się to podoba. Było trochę też pracy pogłębiarkowej. Zostało nas tylko 2/3, ale właśnie skończyliśmy największe warsztaty pogłębiarki w historii. Katowice! A teraz u mnie w domu trwają skryte przygotowania do 30 mojego brata, który nic jeszcze o tym nie wie. No ale dzisiaj przyszedł ten szczęśliwy dzień, że nasze niesystematyczne spotkania dojdą do skutku, więc zapraszam na zaprawę. Warunki polowe, więc będzie dzisiaj zaprawa polowa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złem, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tych swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. No dobrze, moi drodzy, nie są to idealne warunki, ale mamy co mamy, tu lampa świeci. Wiatry już przyszły, więc mam nadzieję, że usłyszycie to wszystko, co tutaj będę mówił. Otóż, jest to jeden z najbardziej radykalnych fragmentów Ewangelii i wydaje mi się, że jeden z takich, które... Kolego, ważną rzecz nagrywam, a ty mi tutaj szczekasz. Muszę iść gdzie indziej. Pozdrowienia dla tego kochanego psa. Więc to jest, wydaje mi się, jeden z takich fragmentów Pisma Świętego, który może nie jest tyle źle rozumiany, ale co jego podejście sprawia, że my jesteśmy źle jako chrześcijanie postrzegani. Był taki filozof, Friedrich Nietzsche, który krytykował chrześcijaństwo, mówiąc, że chrześcijaństwo, to innych słów trochę używał, ale chodziło o to, że ono utrzymuje taką słabość ludzką. Że ci chrześcijanie są chrześcijanami, bo są słabi właśnie i to chrześcijaństwo, czyli właśnie między innymi te zasady takie nie stawiaj oporu złemu, to właśnie dają takie dobre miejsce dla takich osób, które zamiast się skonfrontować z życiem, no to mają jakieś usprawiedliwienie do swojego złego funkcjonowania. I tak jak Friedrichowi Nietzschemu nie można zarzucić jakoś głębokiego życia Ewangelią, tak w tej sprawie wydaje się, że miał całkiem rozsądne spojrzenie. Bo wydaje mi się, że jest bardzo dużo takich osób i sam też miałem taki fragment w życiu, gdzie te myśli o nadstawianiu drugiego policzka, czy niestawianiu oporu złemu, wynikały nie z tego, że tak radykalnie Ewangelię chcę postrzegać, tylko to właśnie było usprawiedliwienie tego, że ja tak biedoliłem w życiu, że nie byłem w stanie czegoś zrobić, więc no tak chrześcijanin powinien, prawda? Ja nie byłem w stanie oporu komuś postawić, no i chrześcijanin nie stawia oporu, więc dobrze się w tym wszystkim czułem. I to później powoduje, że jesteśmy takimi ludźmi resentymentu, on tak mówi. Czyli jak komuś się uda, jak ktoś okaże jakąś siłę, albo coś mu w życiu wyjdzie, to my tak patrzymy wtedy ni to z zawiścią, ni to z jakimś takim podejrzeniem. Dlaczego? Bo sami tęsknimy za tym, że nam brakuje tej siły wtedy. Więc chrześcijanie to są ludzie, którzy mają dwie opcje. Jedna naturalna, wszyscy chcieliby dążyć do tego, że jak ktoś mi coś zabrał, to ja dążę do sprawiedliwości, odbieram to. I tak powiedzmy, nie wiem, wszystkie religie by poszły w tą stronę. Wszystkie jakieś takie rozsądne nauczania, prawda? Sprawiedliwość. A chrześcijanin
To jest ten, który ma w idei, że mogę nie postawić oporu złemu. Że mogę nadstawić drugi policzek, ale nie dlatego, że jestem słaby, tylko dlatego, że wiem, że taka opcja jest, bo Chrystus mnie tego nauczył. A my nadstawiamy drugi policzek, nie stawiamy oporu, bo się boimy. I wiecie co? I wydaje mi się, że to żadne chrześcijaństwo, to jest żadne chrześcijaństwo, robienie z siebie, szukanie dla siebie takiego usprawiedliwienia dla własnych porażek życiowych. Bo jest mnóstwo takich sytuacji, w których powinieneś się wziąć za siebie, wziąć za swoją pracę, wziąć się za swoje małżeństwo, za relacje z dziećmi, a tego nie robisz, bo wydaje się, że no, chrześcijanin to być taki uległy, nie? Więc jak mąż nie chce ze mną rozmawiać, no to nie gadamy, prawda? No, tak jakoś mi nie idzie w życiu, jakby no, z tą pracą się jakby nie staram nic zrobić i my tak mnóstwo problemów, gdzie sami powinniśmy naprawdę nad nimi pracować. Mnóstwo sytuacji z ludźmi, gdzie powinniśmy konfrontować to, na przykład ktoś mnie wykorzystuje w pracy, ja nie, pozwalam się wykorzystywać. I my, i nam to złe rozumienie chrześcijaństwa usprawiedliwia to wszystko. I bardzo źle, że się tak dzieje. I to, co ja chciałbym wam zaproponować, to takie jedno lekarstwo, bo jeśli ktoś, nie wiem, ma tak ułożone w głowie, że chciałby bardzo komuś postawić granicę, ale tego nie potrafi i sobie się usprawiedliwia chrześcijaństwem, to mam jedną radę. Nie kłam. Nie? Jeśli nie potrafisz postawić granicy komuś, kto przeciwko tobie przemoc stosuje, to nie mów, że tak ma być i ja to przyjmuję i to jest po prostu swoje cierpienie dokładam do cierpienia Jezusowego. Nie mów tak, bo to jest... To aż się nie chcę tego słuchać. Tylko powiedz, że ja nie umiem mu postawić oporu. Bo to jest prawda. A jak się oszukuje, że ty to robisz ze względu na Chrystusa, a wcale nie robisz to ze względu na Chrystusa, tylko dlatego, że nie potrafisz sobie z tym poradzić. Nie masz wystarczająco dużo siły. To jeśli nie masz tej siły, to powiedz, nie mam siły. Przestań kłamać. Przestań kłamać sobie samemu. Bo my jako chrześcijanie też powinniśmy być ludźmi, którzy są silni, którzy mają odwagę, którzy potrafią konfrontować, którzy potrafią opór stawiać, tak? I dopiero wtedy, jak mamy tą opcję, to możemy powiedzieć, okej, i w niektórych sytuacjach Chrystus mi mówi, że tego nie warto robić. Ja wtedy tego nie zrobię. Ale jak będziesz takim człowiekiem uległym, takim biedolącym, to wszyscy będą widzieć, że ty nie stawiasz oporu, dlatego że się boisz, że nie umiesz, że przyjąłeś taką opcję życiową, a nie dlatego, że Chrystus ci poszerza horyzont. Nie? Dlatego warto odrobić lekcje te ludzkie najpierw, wszystkie, i nie usprawiedliwiać się Chrystusem. Nie? Chrześcijanin to też jest człowiek, który musi być po ludzku silny i stabilny. Do zobaczenia na medytacji. Jeśli wam się podoba to moje biadolenie tu przed kamerką, to subskrybujcie. Bye bye. A nie wiem, czy to powiedziałem, ale do tej zaprawy zainspirowało mnie zdanie Rafała Huzarskiego, który powiedział coś mniej więcej coś na ten temat na naszym spotkaniu w Warszawie. Dzięki, Rafał. To było bardzo dobre spotkanie. Kto był, ten wie. Bye.